Witajcie w drugim sezonie Pustych Domów. Sprawa, o której dzisiaj opowiem, to historia szczęśliwej rodziny z czeskiego Brna, której marzenia i nadzieje zostały wymazane dosłownie z dnia na dzień. W tym odcinku porozmawiamy o nieuzasadnionym i pierwotnym złu. Poznajcie historię rodziny Harok, jedną z najgłośniejszych spraw kryminalnych z Czech. Iwanowice to zielone, spokojne przedmieścia Brna, pięknego, ponad tysiącletniego miasta położonego na południowym wschodzie Czech. Dominuje tu zabudowa jednorodzinna, a dookoła roztaczają się pola i lasy i ma się wrażenie, że tutaj czas płynie wolniej. To właśnie w to miejsce w 2005 roku przeprowadza się czteroosobowa rodzina Haroków. Należą do niej mąż i ojciec, 47-letni Martin, który jest przedsiębiorcą i muzykiem. Razem z nim do nowego domu wprowadza się blisko 10 lat młodsza żona, 38-letnia Weronika, nauczycielka historii i pedagogzka w jednym z okolicznych gimnazjów. Małżeństwo ma też dwóch synów, 17-letniego Filipa i 8-letniego Dawida. W zasadzie Harokowie od zawsze tworzą zgraną i szczęśliwą rodzinę, a na dodatek żyją na bardzo wysokim poziomie, bo Martin od kilku lat pracuje w dużej rosyjskiej firmie, odpowiedzialnej za projektowanie i budowę sklepów w galeriach handlowych. Zarabia tam naprawdę duże pieniądze, ale niestety to jeszcze nie czasy pracy zdalnej, w związku z czym Martin co jakiś czas wylatuje do Rosji i to nierzadko na kilka tygodni. Dopiero po zakończeniu projektu lub jego etapu wraca do Brna, gdzie odpoczywa przez pewien czas, ale potem znowu wylatuje na kolejny projekt. Wiąże się to z tym, że po prostu często nie ma go w domu. Jednak dla Martina rodzina to priorytet, więc kiedy tylko jest w Czechach, poświęca bliskim całą swoją uwagę. Bo Harokowie są wyjątkowo towarzyscy i zżyci. Mają też wielu bliskich znajomych w Brnie i starannie pielęgnują wszystkie relacje. Utrzymują też stały i serdeczny kontakt ze swoją rodziną, która mieszka w Stanach Zjednoczonych, a historia tej relacji jest nieco nietypowa. W 1949 roku, kiedy Iwana, mama Weroniki i jednocześnie babcia chłopców, była jeszcze dzieckiem, jej rodzice wyemigrowali do USA, uciekając przed okrutnym reżimem komunistycznym, jaki właśnie instalował się w ówczesnej Czechosłowacji. Był w tym jednak jeden haczyk. Rodzice musieli wyjechać sami i liczyć na to, że w przyszłości uda im się sprowadzić do Stanów także ich zaledwie 6-letnią córkę. Niestety nigdy do tego nie doszło i dziewczynka wychowywała się z dziadkami z dala od swoich rodziców, którzy zostali na dobre w USA, gdzie na świat przyszło ich kolejne dziecko, o 10 lat młodsze od Iwany, Sondra, lub jak kto woli, bardziej po amerykańsku, Sandy. To rozdarcie było tym trudniejsze, bo w czasie, gdy Iwana dorastała z dziadkami w biednej Czechosłowacji, Sandy żyła z rodzicami w słonecznym Sacramento, w samym centrum Kalifornii, gdzie niczego im nie brakowało. Siostry poznały się też dopiero na początku lat 70., kiedy obie były już dorosłe, a Sandy przyjechała na kilka dni do Czechosłowacji. Wtedy nie tylko po raz pierwszy zobaczyła swoją siostrę zza oceanu, ale też miejsca, z których pochodzą jej bliscy. Poznała też męża już 30-letniej Iwany oraz jej dwie córki, Weronikę i Katerinę. Niestety była to zapowiedź dłuższej przerwy, bo polityka ZSRR nakładana na swoje państwa satelickie sprawiła, że na kolejne spotkanie Iwana i Sandy musiały poczekać kolejnych 20 lat, aż do upadku komunizmu w Europie Wschodniej. Jednak mimo tysięcy kilometrów i mimo tak długiej izolacji, relacja między siostrami nie zniknęła, a wręcz przeciwnie, gdy tylko było już to możliwe, czyli od początku lat 90., kobiety razem z rodzinami zaczęły regularnie odwiedzać się nawzajem i to przy każdej możliwej okazji. Sandy nawet kilka razy w roku odwiedzała Czechy ze swoim mężem Wayne'em, a Iwana z rodziną latała do Kalifornii. Okazało się też, że bardzo dużo wspólnego mają ze sobą Sandy i córka jej siostry, Weronika, bo obie urodziły swoje dzieci w podobnym czasie i nagle okazało się, że w związku z tym mają mnóstwo wspólnych tematów. I chociaż zgodnie z pokrewieństwem są ciocią i siostrzenicą,
to jednak obie szybko zauważyły, że bardziej czują się jak siostry. I to właśnie ta relacja stała się wyjątkowo silna i połączyła te dwie rodziny i dwa kontynenty w wyjątkowy sposób. Mija czas i nadchodzi rok 2013. Rodzina Haroków już od 8 lat mieszka w Iwanowicach, a chłopcy stoją u progu dorosłości. Filip ma już 25 lat, a Dawid 17 i zaczynają powoli myśleć o swojej przyszłości, jednak nadal mieszkają z rodzicami i są z nimi wyjątkowo blisko. Także bez zmian przyjaźnią się ze swoim amerykańskim kuzynostwem, które jest w podobnym wieku i z którymi wspólnie dorastali. Dzieci Sandy, czyli Kevin i Kimberly, to Amerykanie z krwi i kości, ale mimo tego doskonale dogadują się ze swoimi czeskimi krewnymi. Dlatego też już od wielu lat rodziny wciąż odwiedzają się nawzajem, a to utrzymywanie bliskich relacji, mimo odległości, budzi podziw i jest idealnym przykładem, że w tej rodzinie więzy krwi są istotne i ważne. Życie rodziny Harok można nazwać prawdziwą sielanką. Latają do Stanów, żyją w dostatku i zdrowiu, nie mają większych trosk, a wręcz powoli spełniają swoje marzenia i cele, a jednym z największych spełnionych marzeń jest to, że już posiadają własny, idealny dom. Dom czeskiej rodziny położony jest w malowniczej i bardzo spokojnej okolicy. Stoi na osiedlu jednorodzinnych domów, na samym końcu ślepej uliczki. Sam budynek robi wrażenie. Składa się z 5 pokoi i przestronnego salonu, a latem można wypoczywać na podwórku, gdzie znajduje się taras z dużym grillem i naprawdę sporych rozmiarów basenem. Harokowie uwielbiają spędzać czas w swoim domu i często mają gości. Są bardzo towarzyscy i to nie tylko w stosunku do swojej rodziny zza oceanu. Prowadzą tak zwany otwarty dom, przez co ich pokój gościnny bardzo często jest zajęty przez nocujących tu znajomych, których ci mają naprawdę wielu. Wynika to też z tego, że Martin i jego starszy syn Filip mają wspólną pasję. Są członkami zespołu Orkiestra Ukulele z Brna, w którym wykonują własne aranżacje najpopularniejszych piosenek z minionych lat. I nie jest to tylko hobby, bo osiągają sukcesy. Występują na wielu festiwalach, czy też grają w klubach. I to nie tylko w Czechach, ale za granicą, między innymi w Austrii, na Słowacji czy w Polsce. Oprócz tego Martin jest harlejowcem i należy do lokalnego klubu motocyklowego. Kiedy tylko może, razem z jego członkami przemierza Europę na swoim Road Kingu, czyli na jednym z najbardziej ikonicznych modeli tej amerykańskiej firmy. W ten dość nietypowy sposób Martin celebruje swoją wczesną emeryturę, bo ciężka praca za granicą pozwoliła mu odłożyć na tyle pokaźną sumę, że dzisiaj, żeby utrzymać dom, wystarczy mu pensja żony i pieniądze z koncertowania z zespołem. W domu Haroków panuje wyjątkowo luźna atmosfera. Słychać tu gwar, śmiechy i rozmowy, czy płynącą muzykę, albo wszystko naraz. Każdy, kto tylko przekracza próg ich domu, od razu czuje się jak u siebie. Jest końcówka kwietnia 2013 roku. Martin nieoczekiwanie z samego rana otrzymuje wiadomość SMS od 20-letniego Kevina, kuzyna swojej żony, który mieszka w USA. W wiadomości chłopak oznajmia, że właśnie kupił bilety lotnicze do Wiednia i że leci do Europy i że bardzo chce spędzić trochę czasu u nich w domu. Jak pisze, potrzebuje przestrzeni, żeby wszystko poukładać sobie w głowie i w związku z tym chciałby spędzić trochę czasu z dala od Stanów. Martin jest nieco zaskoczony tą informacją, bo jest dość niespodziewana. W zasadzie wynika z niej, że chłopak będzie w Wiedniu jeszcze dzisiaj, bardzo późnym wieczorem, co trochę stawia jego i jego bliskich przed faktem dokonanym. Jednak po krótkiej naradzie z żoną dochodzą do wniosku, że przecież prowadzą otwarty dom, w którym dla bliskich i przyjaciół zawsze znajdzie się miejsce do spania czy przy stole. Dlatego niewiele myśląc, mężczyzna odpisuje chłopakowi, że to świetne wieści i że oczywiście gorąco zaprasza go do siebie. Mając zielone światło, Kevin przylatuje do Europy 30 kwietnia 2013 roku i ląduje na lotnisku w Wiedniu, które jest oddalone od domu Martina i Weroniki o niecałe 2 godziny jazdy samochodem. Mimo że Martin o wszystkim dowiedział się tak późno, a nawet mimo tego, że miał plany na wieczór, to odbiera krewnego i przywozi go do swojego domu, gdzie przez kolejne dni 20-latek powoli aklimatyzuje się w nowym miejscu.
Z pomocą rodziny Haroków i dzięki ich radosnemu usposobieniu i otwartości przychodzi mu to naprawdę łatwo. Kevin szybko zaczyna czuć się tu jak u siebie. Znajduje w Brnie swoje ulubione miejsca. Udaje mu się też znaleźć dorywczą pracę jako native speaker języka angielskiego w jednej z okolicznych szkół językowych. Po 2 tygodniach pobytu, w czasie wyjścia na piwo z jednym z nowych znajomych, zwierza mu się, że bardzo podoba mu się w Czechach. Żali się, że wszyscy w Stanach Zjednoczonych zawsze wszędzie się śpieszą, a tu, w Brnie, ludzie żyją jakby wolniej i są tak przyjemnie wyluzowani. Kevin oznajmia, że Europa przemawia do niego tak bardzo, że chyba chciałby tu zamieszkać na stałe, bo podoba mu się życie typowego Czecha. To też bardzo miłe słowa dla rodziny Haroków. Cieszą się, że stworzyli młodemu Amerykanowi przestrzeń, w której czuje się dobrze i w której ma możliwość zrozumieć, co i gdzie chce robić dalej ze swoim życiem. Od przylotu Kevina mijają 3 tygodnie. Nadchodzi środa 22 maja, a na zegarku wybiła 14. Właśnie teraz sąsiadka Haroków, Lucy, spędza spokojny dzień w domu, kiedy nagle z rytmu wybija ją głośny huk. Przerażona kobieta wybiega przed dom, żeby sprawdzić, co się dzieje, a wtedy w jej oczy rzuca się niecodzienny widok. Jedno z okien w domu Haroków jest wybite, a na podwórku leży rozsadzona na kawałki butla gazowa. Zaalarmowana kobieta natychmiast biegnie do drzwi wejściowych Haroków i zaczyna głośno pukać i nawoływać, ale nikt jej nie otwiera. To bardzo dziwi sąsiadkę, bo przecież obydwa auta rodziny stoją zaparkowane na podjeździe przed garażem. Domyśla się więc, że ktoś musi być w środku. Kiedy jednak nadal nikt jej nie otwiera, kobieta poddaje się i decyduje, że przyjdzie jednak później. Z jakiegoś powodu nikt nie chce z nią porozmawiać, więc nie ma zamiaru się narzucać. W zupełnym spokoju mija kolejnych kilka godzin i nadchodzi wieczór. U sąsiadów Haroków trwa właśnie mała i wcześniej zaplanowana impreza przy grillu. Sąsiedzi świetnie się bawią i rozmawiają, ale głównym tematem rozmów jest nieobecność Weroniki i Martina, którzy także byli zaproszeni, a przecież nigdy nie odpuszczają takich spotkań. Wszyscy zastanawiają się, czemu małżeństwo nawet nie dało znać, że nie przyjdzie, skoro widać, że są w domu, bo w środku świeci się światło, a oba samochody rodziny stoją zaparkowane przed garażem. Najwidoczniej jednak mają inne plany i może w swoim czasie wyjaśnią, o co chodzi. Dlatego też imprezujący porzucają temat nieobecnego małżeństwa. Ale kiedy wybija godzina 20 i na dworze zaczyna robić się ciemno, dźwięk muzyki i dobrej zabawy zagłusza krzyk. Jedna z sąsiadek orientuje się, że z garażu Haroków wydobywa się gęsty, czarny dym. Zebrani dookoła stołu mężczyźni natychmiast zrywają się i biegną, żeby ratować swoich sąsiadów. Udaje im się przeskoczyć przez płot, przebiec przez ogródek i wbiec do domu przez taras. Nawołują i szukają źródła ognia i szybko orientują się, że dym wydobywa się z garażu. Dopiero otwarcie bramy garażowej wpuszcza do środka świeże powietrze i pozwala cokolwiek dostrzec. Wtedy też przybyłym na ratunek sąsiadom ukazuje się przedziwny i niezrozumiały widok. Na środku garażu znajduje się płonąca sterta zrobiona ze szmat i kocy. Jeden z mężczyzn postanawia spróbować ją rozbić za pomocą grabi do liści, żeby sprawdzić, co to jest, ale wtedy spod stosu wyłania się ludzka ręka. Początkowo na miejsce pożaru przyjeżdża tylko straż pożarna, bo kiedy jedna z sąsiadek zadzwoniła na numer alarmowy, nie miała jeszcze pojęcia o makabrycznym znalezisku. Pierwsze radiowozy policji pojawiają się na miejscu dopiero po pewnym czasie, a kiedy na miejsce przyjeżdżają kryminalni i prokurator, jest już późna noc. Nikt nie ma jeszcze pojęcia, jak ogromna jest skala tej tragedii. Dopiero pierwsze oględziny po ugaszeniu pożaru ujawniają potworną prawdę. Płonący stos w garażu to w rzeczywistości 3 ludzkie ciała przykryte 2 kocami. Ciała są tak mocno spalone, że na ten moment nie da się rozpoznać, do kogo należą. Śledczy są w szoku. Nikt nie rozumie, co się tutaj wydarzyło, a to wcale nie koniec. Bo gdy policjanci przeszukują dom w poszukiwaniu jakiejkolwiek wskazówki,
Docierają na poddasze, gdzie odnajdują kolejne, czwarte już ciało. Jeden z sąsiadów z przerażeniem szybko identyfikuje Denata, chociaż bardziej robi to po ubraniu i sylwetce, bo ofiara jest trudna do rozpoznania. Zdaniem przyjaciela rodziny to Filip, starszy syn Haroków. Trudno jednak stwierdzić to na 100%, bo nie sposób rozpoznać jego twarzy. Na brzuchu natomiast ma kilkanaście otworów, najprawdopodobniej ślady po ostrym narzędziu. Zebrani na miejscu policjanci są wstrząśnięci. Mimo, że pracują w trudnym zawodzie, to nikt z nich nie widział jeszcze tak potwornych obrażeń. W mieście tak spokojnym jak Brno, takie sprawy zwyczajnie się nie dzieją. Dlaczego zginął ten 25-letni człowiek? Kim są pozostałe ofiary i kto im to zrobił? Pytań jest tak wiele. Teraz nikt jeszcze nie wie, że dom, który wczoraj tętnił życiem, na długo zapisze się w historii czeskiej kryminalistyki. Mimo, że jest bardzo późno, przerażeni i poruszeni sąsiedzi nie śpią. Czekają zebrani za policyjną taśmą na jakiekolwiek informacje. Rozmawiają też ze śledczymi i przekazują im coś, co być może pozwoli ruszyć działaniom dalej, bo jak zauważają, odnalezione zostały 4 ciała, a od jakiegoś czasu w domu mieszkało przecież 5 osób. Martin, Weronika, Filip, Dawid i gość z USA, kuzyn Kevin. Wszystkim momentalnie zapala się czerwona lampka alarmowa. Czyżby czekało ich odnalezienie jeszcze jednego ciała? Czy piątej ofierze udało się uciec, a może leży gdzieś ranna? Poszukiwania rozpoczynają się natychmiast, ale jest po północy i wiele mechanizmów i procedur uda się uruchomić dopiero nad ranem. Mimo wszystko śledczy nie poddają się i nie mają zamiaru zmrużyć oka, a to, co odkrywają, kompletnie zmienia obraz sytuacji. Już w okolicach piątej nad ranem docierają do pierwszych świadków, którzy przekazują cenne informacje. Udaje im się dowiedzieć, że Kevin, 20-latek z Ameryki, w dniu zabójstwa rodziny Haroków zadzwonił z rana do matki chłopaka, któremu udzielał korepetycji z angielskiego i nie podając powodu, odwołał zajęcia. Po południu zadzwonił też do swojego znajomego Kyla, innego Amerykanina mieszkającego w Brnie, który zatrudniał go w swojej szkole języka angielskiego. Jemu Kevin przekazał, że Harokowie jadą dzisiaj do Wiednia i że koniecznie musi pojechać razem z nimi. Śledczy już powoli zaczynają rozumieć, co się tutaj dzieje, a sprawa staje się coraz bardziej jasna, gdy na jaw wychodzi, czyje ciała odnaleziono w domu. To najprawdopodobniej cała 4-osobowa rodzina Haroków, brakuje tylko ich gościa. A to wciąż nie koniec niepokojących sygnałów. Bo policjanci także z samego rana docierają do kolejnych 2 kluczowych świadków. Okazuje się, że wczoraj, czyli w dniu prawdopodobnego zabójstwa, około 9 rano pod domem Haroków zjawiła się listonoszka. Kobieta miała przesyłkę, dlatego wielokrotnie dzwoniła na domofon, ale nikt jej nie otwierał. Kiedy już miała zrezygnować i odejść, nagle usłyszała głośny hałas, jakby ktoś przewrócił coś ciężkiego, a chwilę później z garażu wyszedł wyraźnie roztrzęsiony Kevin. Chłopak był czymś poruszony, ale nie wiadomo czym. Listonoszka zresztą nie czuła, że jest odpowiednią osobą, by pytać o co chodzi, dlatego przekazała mu list i odeszła. Na policję zgłasza się również gosposia Haroków, Dana, która w dniu wczorajszym zameldowała się w pracy o godzinie 11. Kobieta jak zwykle weszła do domu używając swojego klucza i zaczęła przygotowywać się do sprzątania. W pierwszej kolejności planowała umyć łazienkę u góry i kiedy skierowała się w stronę schodów, nagle drogę zastąpił jej schodzący z góry Kevin. Był zdenerwowany i widać było, że nie panuje nad emocjami. Poprosił kobietę, żeby dzisiaj nie sprzątała domu i jak twierdził, jest to polecenie Martina. Pracująca dla rodziny kobieta była nieco zdziwiona, ale posłuchała prośby i po prostu poszła do domu. Była przekonana, że Amerykanin po prostu przekazuje jej polecenie od pracodawców. Wszystko zaczyna nabierać sensu. Czyżby to Kevin stał za tą zbrodnią i zacierał ślady? Czarny scenariusz zdaje się potwierdzać, gdy z zakładu medycyny sądowej nadchodzą informacje o tym, że znalezione w domu ofiary to Filip, drobnej budowy kobieta, najpewniej Weronika,
Dobrze zbudowany mężczyzna, czyli Martin i nastolatek Dawid. Nie ma już wątpliwości, że wśród ofiar nie ma Kevina, który najwyraźniej uciekł. Na dodatek kolejne ustalenia pozwalają uzupełnić oś czasu. Śledczy analizując zawartość telefonu jednej z ofiar, zamordowanego młodszego syna Haroków, Dawida, powoli pozbywają się wszelkich wątpliwości. W skrzynce odbiorczej nastolatka znajduje się SMS od Kevina, który pyta go, kiedy wraca ze szkoły. Dawid odpisał, że będzie w domu po 13, co jak się okazuje koreluje z kolejnymi zeznaniami świadków. Sąsiedzi powiedzieli policji, że w dniu tragedii, około godziny 13:30, z ogródka Haroków dochodziły dziwne dźwięki, jakby szamotaniny, a następnie dało się słyszeć odgłosy przypominające bicie worka treningowego. Teraz śledczy już wiedzą, że w rzeczywistości dźwięki, które słyszeli sąsiedzi, były katowaniem Dawida, który otrzymał kilkadziesiąt uderzeń i ciosów ostrym narzędziem w obrębie głowy i klatki piersiowej. Zarówno sąsiedzi, jak i śledczy są w szoku, bo wynika z tego, że w zasadzie cały dzień w domu obok działo się coś dziwnego, ale ani przez chwilę nikt nie pomyślał, że może być to coś tak tragicznego. Bo kto by przypuszczał, że w ogóle może mieć miejsce tak dramatyczny scenariusz? Nim na zegarku pojawia się 8 rano, o sprawie morderstwa w cichej willowej dzielnicy Iwanowic huczą już wszystkie media w Czechach. Teraz nie ma czasu na tajemnice czy niedomówienia. Sprawca jest na wolności, dlatego policja występuje z apelem do wszystkich mieszkańców Brna i okolic i prosi o czujność. Najważniejsze jest teraz odnalezienie zbiega. Śledczy są już niemal przekonani, że mężczyzna planuje ucieczkę z kraju i że być może jest gotów zrobić wszystko, żeby zrealizować swój cel. Najprawdopodobniej już wczoraj, w godzinach popołudniowych, opuścił dom swojego kuzynostwa w Brnie Iwanowicach i skorzystał ze znajdującego się obok przystanku autobusowego, skierowanego na centrum miasta, a stamtąd w zasadzie mógł ruszyć już wszędzie. Od rana ruszają gorączkowe i zakrojone na szeroką skalę poszukiwania zbiega, a po apelu rozdzwaniają się telefony. Między innymi na policję dzwoni kierowca taksówki, który twierdzi, że dzień wcześniej, gdy stał na postoju w centrum Brna, do jego samochodu wsiadł młody chłopak mówiący doskonale po angielsku i poprosił, aby zawieźć go do oddalonego o 130 km Wiednia. Policjanci momentalnie robią się czujni. Wiedeń, idealny angielski, to może być trop. Wypytują taksówkarza o każdy szczegół i o trasę przejazdu, a dla weryfikacji sprawdzają nagrania z monitoringu na stacji benzynowej na autostradzie, gdzie kierowca zatrzymał się, żeby zatankować. I wtedy wątpliwości zostają rozwiane. Na jednym z ujęć widać Kevina, który beztrosko kupuje sobie słodkie przekąski, po czym wsiada do zaparkowanej obok dystrybutora taksówki. Widząc to nagranie, policjanci zdają sobie też sprawę, że nie mają czasu, a może nawet jest już za późno. Nagranie, które oglądają, jest z 23 maja z godziny 16, a teraz jest godzina 11 następnego dnia. Kevin może być już wszędzie. Dlatego nie mogą czekać. Szybko kontaktują się z policjantami z Austrii i wystawiają za Kevinem międzynarodowy list gończy. Jak się jednak okazuje, niestety za późno. Około godziny 13 udaje się namierzyć 20-latka na liście pasażerów jednego z lotów z Wiednia do USA, ale jest ogromny problem. Bo okazuje się, że samolot jest już w powietrzu i to od 2,5 godziny i właśnie teraz przelatuje nad Wielką Brytanią. Policjanci są zdesperowani. Poczwórny morderca w tym momencie leci na drugi koniec świata. Austriacka policja kontaktuje się z pilotem samolotu i prosi go, aby wylądował awaryjnie, ale załoga linii lotniczych odmawia. Twierdzi, że jeżeli na pokładzie rzeczywiście jest niebezpieczny zbieg, awaryjne lądowanie może wywołać u niego panikę lub inną, nieprzewidywalną reakcję. Gdy Kevin zorientuje się, że jest na radarze i że grozi mu aresztowanie i że jednocześnie jest zamknięty w samolocie, może targnąć się na życie albo zrobić krzywdę współpasażerom. I trzeba przyznać, że są to słuszne argumenty i spostrzeżenia. Śledczy wiedzą już też, że muszą zmienić plan działania, ale mają też mało czasu i teraz jedynym sposobem na złapanie Kevina jest zatrzymanie go zaraz po wyjściu z samolotu.
Dlatego też prokurator prowadząca sprawę w ekspresowym tempie tworzy specjalny zespół, w skład którego wchodzą policjanci, prawnicy, pracownicy czeskiego MSZ i tłumacze przysięgli, którzy w rekordowym czasie przygotowują specjalny wniosek o zatrzymanie i deportację. Chcą za wszelką cenę sprowadzić Kevina z powrotem do Czech. Te działania oparte na tytanicznej pracy na całe szczęście przynoszą skutek. Kiedy niczego nieświadomy Kevin ląduje w swojej ojczyźnie na lotnisku w Waszyngtonie i wychodzi z samolotu, jest przekonany, że udało mu się uciec przed odpowiedzialnością. I gdy odważnie maszeruje w stronę wyjścia, niespodziewanie dla niego na jego drodze stają amerykańscy strażnicy graniczni, którzy zakuwają go w kajdanki i przekazują czekającym w terminalu agentom FBI. To jednak dopiero początek długiej, papierkowej pracy, jaka czeka śledczych z Czech. Bo policja i prokuratura mają teraz 2 miesiące na przekonanie amerykańskiego wymiaru sprawiedliwości, że Kevin jest winny. Inaczej nie tylko nie przekażą go śledczym z Europy, ale wręcz zostanie zwolniony do domu. A robi się gorąco, bo już dzień po zatrzymaniu odbywa się pierwsze przesłuchanie Kevina, które nie przebiega tak, jak oczekiwaliby tego śledczy. Chłopak zarzeka się, że nie wie nic o śmierci swojej kuzynki i jej rodziny. Udaje zaskoczonego i zszokowanego. Jednak kiedy agenci FBI przedstawiają mu fakty zebrane przez czeskich śledczych i gdy Kevinowi coraz trudniej wytłumaczyć się z przedstawianych mu dowodów, w końcu zmienia zdanie i przyznaje, że jednak wie o śmierci rodziny Haroków, ale że nie ma z nią nic wspólnego, po czym przedstawia swoją wersję. Kevin opowiada, że w środku nocy, 21 maja, nie mógł spać i postanowił, że wyjdzie na miasto. Pojechał więc taksówką do centrum Brna i w okolicach katedry spotkał Rumunów albo Rosjan, którzy w zaułku ulicy kręcili film dla dorosłych. Jak opowiada Kevin, z zaciekawieniem przystanął i oglądał, co się dzieje, ale kiedy tylko został zauważony, podbiegło do niego kilku z mężczyzn, którzy chcieli go pobić. Powiedzieli mu też, że wiedzą, kim jest, bo znają rodzinę Haroków, co jego zdaniem brzmiało jak groźba. Wystraszony Kevin wyrwał się nieznajomym i uciekł do domu, po czym po prostu poszedł spać. Rano wyszedł z domu razem z Dawidem i dziewczyną Filipa i wrócił sam dopiero po południu. Tłumaczy też, że kiedy tylko wszedł do domu, zauważył coś bardzo dziwnego. Na stole w kuchni leżał liścik o treści „Wyjechaliśmy do Wiednia”, natomiast w pokoju, w którym nocował, znalazł kolejny o treści „Amerykaninie, jeśli jesteś w Europie, znajdziemy cię i zabijemy”. Jak twierdzi Kevin, gdy tylko zobaczył te dwie notatki, wystraszył się, bo był przekonany, że tak jak odgrażali się mafiozi, których spotkał w nocy, znaleźli go i teraz chcą zrobić mu krzywdę. W panice wybiegł ze swojego pokoju, żeby powiadomić resztę i wtedy kątem oka zobaczył, że starszy syn Martina i Weroniki, Filip, leży w swoim łóżku w czerwonej kałuży, ale jeszcze oddycha. Z przejęciem opowiada, że natychmiast chciał mu pomóc i rzucił się na ratunek, dlatego sam ubrudził się i stąd w jego bagażu poplamione na czerwono spodenki. Kevin kontynuuje swoją opowieść i tłumaczy, że Filip był już tak ciężko ranny, że zmarł na jego rękach, a on sam w zderzeniu z taką sytuacją wpadł w panikę i zdecydował, że musi uciekać. Jak tłumaczy, uciekał w miejsce sobie znane, do Wiednia, skąd wiedział, że może odlecieć samolotem do USA. Zarzeka się, że nic, co zrobił, nie było planowane i działał instynktownie. Zapytany, dlaczego nie wezwał karetki albo policji, że przecież mógł pomóc rodzinie, odpowiada, że był tak przestraszony, że zwyczajnie spanikował. Nie trzeba jednak mówić, że śledczy kompletnie nie wierzą w taką wersję wydarzeń. Nic, co mówi Kevin, po prostu nie trzyma się kupy. I co ciekawe, murem stają za nim jego bliscy, a zwłaszcza matka, która mimo tego, że jej syn podejrzewany jest o zabójstwo jej siostry i całej jej rodziny, zapowiada walkę o uwolnienie Kevina. I robi w tym kierunku pierwszy duży krok. Wspólnie z mężem zatrudnia jednego z najlepszych obrońców w Stanach Zjednoczonych, Theodora Simona, znanego z obrony Amandy Knox. Rodzice Kevina odmawiają też wszelkiej współpracy z czeskim wymiarem sprawiedliwości i okazują tym totalne poparcie dla swojego dziecka. Wszystko to sprawia też, że dostęp do informacji jest utrudniony,
Zarówno Kevin, jak i jego rodzice od samego początku są całkowicie odcięci od mediów i nie udzielają żadnych wywiadów. Przekazują jedynie na ręce dziennikarzy krótkie oświadczenie, w którym twierdzą, że są wstrząśnięci tym, co się stało, ale że nie wierzą w winę syna. Pogrzeb czteroosobowej rodziny ma miejsce 1 czerwca 2013 roku, a na ceremonii stawia się kilkaset osób, przez co zaledwie połowa mieści się w kościele. Są tu rodzina, przyjaciele, sąsiedzi, liczna delegacja uczniów i nauczycieli ze szkoły Weroniki. Są tu również przyjaciele z zespołu Ukulele Orkestra i klubu Harlejowców. W czasie ceremonii wielu z nich podchodzi do mównicy i ciepło wspomina zamordowanych. Po pogrzebie wiele osób chętnie bierze udział w wywiadach, a wiele wypowiedzi ma wspólny mianownik. Jest to szok, niedowierzanie, żal i utrata poczucia bezpieczeństwa, bo jak można czuć się bezpiecznie we własnym domu, kiedy napastnikiem może okazać się ciepło przyjęty gość, ktoś z rodziny. Mimo tytanicznej pracy czeskiego wymiaru sprawiedliwości i zapowiedzi ze strony amerykańskiej, że nie będzie blokować ekstradycji, dzieje się coś, czego nikt się nie spodziewał. Proces przewiezienia Kevina z powrotem do Czech trwa aż 2 lata. Czas ten pozwala jednak prokuraturze na przygotowanie aktu oskarżenia opartego o solidne dowody i zeznania. I mimo, że Kevin przez ostatnie 24 miesiące przebywał w USA, śledczy doskonale już wiedzą, co się wydarzyło. Cała historia zaczyna się jeszcze na długo przed przylotem Kevina do Czech. Chłopak, odkąd tylko wkracza w wiek nastoletni, cały czas sprawia kłopoty. Mimo, że chodzi do najlepszej prywatnej szkoły w okolicy, mimo, że rodzice dają mu wszystko, nie chce się uczyć ani socjalizować z rówieśnikami. Wpada też w złe towarzystwo spoza szkoły i ciągle ściąga na siebie jakieś kłopoty. Najprawdopodobniej ma też kłopoty ze zdrowiem psychicznym, ale mimo, że pojawiają się pewne sygnały, rodzice wszystko bagatelizują. W ten sposób mijają lata, a Kevin ledwo bo ledwo, ale prześlizguje się przez szkołę i wchodzi w dorosłość, a przynajmniej tylko na papierze, bo w prawdziwym życiu nie idzie mu najlepiej. W Stanach nie potrafi znaleźć sobie żadnej pracy, chociaż jego rówieśnicy już od dawna podejmują się przeróżnych zajęć. Zamiast rozwijać się i szukać swojej życiowej ścieżki, Kevin ciągle żyje jak nastolatek. Od rana do wieczora przesiaduje w swoim pokoju i wychodzi tylko na siłownię. Jego jedynymi zainteresowaniami są sztuki walki i broń, a w swojej głowie Kevin jest mistrzem w obu dziedzinach. W rzeczywistości jest jednak przeciętny, ani nie walczy szczególnie dobrze, ani nie jest ekspertem od broni. Mimo tego rodzice wierzą w niego i w ten obraz, jaki forsuje sam Kevin, dlatego próbują przekuć jego rzekome umiejętności w karierę i namawiają go na zapisanie się do Akademii Wojskowej, na co o dziwo Kevin się zgadza. Jednak kiedy nadchodzi rok 2013, a chłopak ma już 20 lat, zostaje wyrzucony ze szkoły za brak dyscypliny i ze względu na liczne skargi ze strony kolegów i nauczycieli, którzy twierdzą, że jest nieprzewidywalny i agresywny, i mimo sugestii, że być może potrzebna mu jest pomoc specjalisty, Kevin odmawia jakiegokolwiek leczenia. Na te niepokojące sygnały nie reagują też jego rodzice, a zamiast poszukać pomocy dla syna, decydują się wysłać go do Czech. Kevin ma polecieć tam na dłuższe wakacje i poukładać sobie wszystko w głowie, a może nawet znaleźć tam pracę dla siebie i zostać w Europie na zawsze. Ewidentnie nikt nie chce widzieć problemu, a nic bardziej nie sprzyja tej metodzie niż sprawienie, by problem zniknął z pola widzenia. Dlatego też w następnym kroku Kevin i jego rodzice zachowują się bardzo nieelegancko i nawet nie pytając Haroków o zdanie, kupują bilet lotniczy dla młodego Amerykanina. Martin o przybyciu krewnego swojej żony dowiaduje się dosłownie w ostatniej chwili, co kompletnie rujnuje ewentualne plany rodziny. I być może to postawienie przed faktem dokonanym ma cel, żeby rodzina z Czech nie miała czasu na znalezienie wymówki. I tak zamiast bawić się na grillu z rodziną i przyjaciółmi z zespołu, Martin musi wsiąść w samochód i jechać w środku nocy na lotnisku oddalone o niemal 2 godziny jazdy samochodem od jego domu.
W głębi zarówno Martin, jak i jego żona są zdenerwowani na Kevina i jego pomysł, ale nigdy nie dają mu tego odczuć. Wręcz przeciwnie. W kolejnych dniach Weronika, Martin i ich synowie robią wszystko, aby ich gość czuł się w Iwanowicach jak u siebie. Kevin na początku odwzajemnia się tym samym. Daje się poznać jako otwarty, wesoły, młody mężczyzna. Jednak już po kilku dniach maska wyluzowanego dwudziestolatka zaczyna się zsuwać. Kevin przyjechał tu przecież po to, by odnaleźć cel, dlatego Harokowie cały czas próbują zmobilizować go do nowych działań i aktywności. Zabierają go na różne wyjścia, spotkania i koncerty. Namawiają go również na poszukiwanie pracy. Ale ich starania idą na marne, bo z każdym dniem Kevin podchodzi do tych ofert coraz mniej entuzjastycznie i powoli zamyka się w sobie, a im rodzina bardziej się stara, tym on większy buduje wokół siebie mur. Na szczęście chłopak w końcu, po wielu namowach, podejmuje pracę w szkole języka angielskiego, a Weronika namawia go na organizowanie podobnych lekcji w szkole, w której pracuje też ona. Wszyscy chcą mu pomóc, dają mu rozwiązania na tacy, ale Kevin wymyśla ciągle nowe i nowe wymówki, byleby robić jak najmniej. Z czasem dwudziestolatek zaczyna zamykać się w sobie jeszcze bardziej. Czasami potrafi przesiedzieć w pokoju gościnnym, który przysposobił na własne potrzeby, cały dzień, a czasami znika na wiele godzin bez słowa i telefonu. Jednego razu zdarza się, że wychodzi z domu po 22 i wraca dopiero około 5 nad ranem, a gdy zmartwieni kuzyni pytają, gdzie był, odpowiada, że poszedł na spacer do lasu. Na około 3 dni przed śmiercią Martin zwierza się swojemu przyjacielowi, że jego zdaniem Kevin zachowuje się bardzo dziwnie i że tak naprawdę wszyscy w domu zaczynają się już nie tylko o niego martwić, ale i bać. Bo chłopak z dnia na dzień całkowicie wycofuje się z życia rodzinnego. Do tego zaczyna nawet mówić coś do siebie pod nosem. Martin przyłapuje go też na tym, że chodzi po ulicy z wielkim nożem myśliwskim. Kiedy pyta Kevina o ostrze, które trzyma w ręce, oczy chłopaka rozświetlają się i nagle zaczyna chętnie opowiadać, że przywiózł go tutaj z USA i że jest wykonany ze specjalnego materiału, który nie aktywuje wykrywacza metali, dlatego bez najmniejszego problemu wniósł go na pokład samolotu. Wszystko, co zaczyna robić i mówić Amerykanin, jest dziwaczne, a rodzina Haruków czuje się nieswojo w obecności Kevina. Z jednej strony to ich krewny i chcą być mili, ale z drugiej mają wrażenie, że to wszystko wędruje za daleko i niestety nie mają pojęcia, jak bardzo mają rację. Bo tak naprawdę te niepokojące sygnały to rosnąca w Kevinie frustracja. Frustracja wynikająca z tego, że ktoś czegoś od niego wymaga, że jest namawiany do działania. Każda kolejna uwaga czy propozycja zaczyna już nie tylko frustrować dwudziestolatka, ale rodzić w nim niepohamowany gniew. Kevin nie ma zamiaru nikomu się podporządkowywać ani niczego zmieniać w swoim życiu. Nie chce dorosnąć, nie chce, by ktokolwiek mówił mu, co ma robić. Nie ma zamiaru słuchać kolejnych uwag, dobrych rad i jest gotów zrobić wszystko, by wreszcie inni przestali mówić mu, jak ma żyć. Nadchodzi 23 kwietnia. Jest 6:30 rano. Jana, dziewczyna Filipa, starszego syna Martina i Weroniki, po cichu wychodzi z pokoju swojego chłopaka. Opiekowała się nim całą noc, bo mocno gorączkował, ale teraz już musi iść do pracy i nie chce obudzić tych, którzy jeszcze śpią. W kuchni spotyka młodszego brata swojego chłopaka, Dawida, który właśnie szykuje się do szkoły. Nie śpi już też Kevin. I on przesiaduje w kuchni. Ma na sobie szary bezrękawnik i spodnie wojskowe, najprawdopodobniej jeszcze z czasów, gdy był w akademii. Gdy Dawid wychodzi na lekcję, Jana jeszcze przez chwilę jest w kuchni i rozmawia z Kevinem, po czym opuszcza dom. Młody Amerykanin zostaje teraz w kuchni sam, ale na piętrze są jeszcze Martin, Weronika i Filip. Co prawda nikt z nich już nie śpi, ale jeszcze nie wychodzą ze swoich sypialni. Chyba choroba zwala z nóg kolejnych członków rodziny, bo o 6:40 Weronika dzwoni do szkoły i informuje, że czuje się dzisiaj fatalnie i że zmuszona jest wziąć urlop. Dopiero niecałą godzinę później, około 7:30, w domu przestaje panować totalna cisza. Martin zaczyna krzątać się po parterze i rozmawiać przez komunikator z sąsiadką.
Relacjonuje jej, że właśnie powoli się budzą, że pije kawę w kuchni i umawia się z nią i jeszcze kilkoma znajomymi na grilla, którego mają zamiar zorganizować dzisiaj wieczorem. Nikt z domowników nie ma pojęcia, że ich gość z Ameryki wydał na nich wyrok. Kevin od rana jest gotowy do działania i tylko czeka na odpowiedni moment. Ten następuje jeszcze przed 8, gdy piszący z sąsiadką Martin nagle, dosłownie w połowie rozmowy, przestaje odpisywać. To najprawdopodobniej w tym momencie Kevin przystępuje do ataku z zaskoczenia, chociaż śledczym nie udaje się z całą pewnością ustalić, w jakiej kolejności zabija. Wiadomo jednak, że siostra jego mamy, Weronika, ginie od wielu silnych ciosów w głowę i dużego cięcia na szyi, a za godzinę jej śmierci przyjmuje się godzinę 8, bo to właśnie wtedy zatrzymuje się zegarek na jej ręku. Wygląda na to, że zegarek uległ zniszczeniu w trakcie walki, bo kobieta broniła się i walczyła o życie. Martin zostaje uderzony w głowę tępym narzędziem, po czym otrzymuje 17 ciosów w klatkę piersiową. Najprawdopodobniej jednak ginie już po pierwszym uderzeniu w głowę. Jako ostatnia osoba z tych, które pozostały w domu, życie traci 25-letni Filip. Gdy oprawca wchodzi do jego pokoju, zastaje chłopaka jeszcze w łóżku. Jedna z sąsiadek zezna później, że krótko po godzinie 8 rano słyszała przeraźliwy krzyk młodego chłopaka i najprawdopodobniej był to właśnie Filip, który stracił życie w taki sam sposób jak jego ojciec. Jak udaje się ustalić śledczym, cały atak mógł trwać zaledwie kilka minut. Nikt z domowników nie miał szans przeciwstawić się Kevinowi, który mimo, że nie był w tym najlepszy, to jednak trenował sztuki walki od lat i wyposażony był w niebezpieczne ostrze. Do tego był niezwykle zdeterminowany i działał z ogromną siłą. Odbierał życie jedno po drugim i to ludziom, którzy okazali mu przecież dobro. Chwilę po godzinie 8 w domu panuje już przeraźliwa cisza, którą przerywa jednak dźwięk telefonu. To dziewczyna Filipa. Dzwoni do niego, żeby spytać, czy już wstał i jak się czuje. Ten jednak nie odbiera telefonu i zamiast tego odrzuca połączenie i wysyła automatyczną wiadomość SMS o treści: jestem zajęty, oddzwonię. Jego dziewczyna jest tym zdziwiona, bo Filip nigdy wcześniej nie korzystał z tej funkcji w telefonie i wiadomość tą wysyła najprawdopodobniej Kevin. Kiedy dochodzi godzina 9, 20-letni zabójca najprawdopodobniej przygotowuje ciała Weroniki i Martina do spalenia w garażu. Robi przy tym duży hałas, który słyszy listonoszka, która akurat stoi przed domem. Kobieta przyszła z przesyłką, ale nikt jej nie otwiera. Jednak jako, że słyszy dźwięki dochodzące z domu, nie odpuszcza i cały czas naciska na guzik domofonu. W końcu jej upór przynosi efekt, bo z domu wychodzi wyraźnie zdenerwowany Kevin. Młody mężczyzna nie wygląda jednak jak ktoś, kogo zdenerwował domofon. Jest wyjątkowo roztrzęsiony. Mechanicznie odbiera od kobiety list i wraca do domu. Chwilę później chwyta też za telefon i dzwoni do mamy chłopaka, któremu udziela korepetycji, żeby odwołać dzisiejsze zajęcia. W następnych godzinach Kevin zaciera ślady zbrodni, ale gdy wybija godzina 11, do domu przychodzi gosposia Haroków, Dana. Kobieta jak zwykle otwiera drzwi swoim kluczem i gdy tylko znajduje się w środku, napotyka Kevina, który jest kompletnie zaskoczony jej widokiem. Nie spodziewał się takiej sytuacji, dlatego od razu zbiega na dół, wybiega kobiecie naprzeciw, tak by nie mogła wejść w głąb domu i stanowczo oznajmia jej, że Martin kazał przekazać, żeby dzisiaj jednak nie sprzątała. Kobieta jest zdziwiona, ale przyjmuje polecenie do wiadomości. Praktycznie od razu wychodzi też z domu i z dużym prawdopodobieństwem tym samym unika śmierci. Zdaniem biegłych oprawca pozwala jej odejść, bo jest mu obca. Jej osoba dla Kevina nie ma ładunku emocjonalnego w przeciwieństwie do rodziny Haroków. Zabójstwo całej rodziny miało na celu zniszczenie tego, czego nienawidził, czyli ludzi, którzy chcieli go przymusić do rzeczy, których on nie chciał robić i którzy przynajmniej w jego odczuciu uświadamiali go, jak mało jest wart. Gdy więc pomoc domowa opuszcza dom, Kevin realizuje dalej swój okrutny plan. Pozostał jeszcze jednak ostatni członek rodziny, najmłodszy Dawid, który wyszedł na lekcję jako pierwszy.
Kevin już teraz na zimno planuje zabić także jego. Perfidnie zwabia go do domu. Prosi, żeby nastolatek po lekcjach wrócił od razu, bo on nie ma kluczy, a bardzo chce wyjść pobiegać. Dawid nie widzi problemu. Odpisuje swojemu krewnemu, że kończy lekcję o 12:30 i że w domu będzie jakieś pół godziny później. Nie ma pojęcia, że to zasadzka. Zresztą, dlaczego w ogóle miałby tak pomyśleć? I rzeczywiście, gdy zbliża się 13:00, chłopak wraca do domu i nieświadomy tego, że wszyscy jego najbliżsi już nie żyją, jak gdyby nigdy nic, wchodzi do środka. Tam czeka już na niego Kevin, który wyprowadza go na tyły domu, na podwórko. Gdy są już na zewnątrz, 20-letni Amerykanin bez ostrzeżenia rzuca się na Dawida i zaczyna bić go aż do nieprzytomności, następnie sięga po ostrze i zadaje cios za ciosem. Chłopak nie ma szans. Jest zaatakowany tak nagle i z taką siłą, że nie jest w stanie nawet wezwać pomocy, ale mimo tego ratunek jest naprawdę blisko. Jeden z sąsiadów słyszy dziwne dźwięki, ale myśli, że to dźwięk uderzania w worek treningowy. Rodzina nie miała jednak w domu takiego worka, a wysoki płot sprawia, że sąsiad nie jest w stanie sprawdzić, czy jego podejrzenia są słuszne. Ani przez sekundę przez jego głowę nie przechodzi myśl, że ten dźwięk niesie ze sobą ogromną tragedię. Po godzinie 13:00 Kevin dopina swego. Cała, szczęśliwa, czteroosobowa rodzina, która od kilku tygodni gościła go w swoim domu, nie żyje, przestała istnieć. Przychodzi więc moment na ostatnią fazę planu, która polega na pozbyciu się ciał. Przeciąga Martina, Weronikę i Dawida do garażu, gdzie próbuje wywołać pożar, ale początkowo kompletnie mu to nie wychodzi. Nie wiadomo też, czym kieruje się Kevin, wybierając ten sposób, chociaż prawdopodobnie po prostu nie wie, jak postąpić. Wiele wskazuje na to, że miota się, w wyniku czego dochodzi do niezaplanowanego incydentu. W akcie furii lub przez przypadek 20-latek przewraca znajdujące się w garażu rusztowanie, a razem z nim przewracają się półki, co motywuje zabójcę do tego, żeby wszystko przyspieszyć. Zbiera więc koce z całego domu, które rzuca na ciała, tworząc stos, a następnie polewa go łatwopalną cieczą i podpala. Ogień początkowo jest na tyle duży, że temperatura w garażu rośnie bardzo szybko, w wyniku czego dochodzi do małej eksplozji. Wybucha znajdująca się w garażu butla gazowa, która dosłownie wylatuje przez okno na podwórko Haroków. To właśnie wtedy pod dom czteroosobowej rodziny przybiega sąsiadka i zaniepokojona hałasem i widokiem wybitego okna zaczyna pukać do drzwi. Kevin udaje, że nikogo nie ma w domu, a kobieta w końcu odchodzi. Uznaje, że skoro samochody są zaparkowane na podjeździe, to rodzina najpewniej doskonale wie o wypadku i może nie ma teraz czasu, żeby z nią porozmawiać. To już kolejny raz, kiedy Kevin jest o włos od przyłapania go na gorącym uczynku, ale znowu nic się nie dzieje i może działać dalej. 20-latek pakuje więc swoją walizkę i bez pośpiechu wychodzi z domu, po czym udaje się na przystanek. Tam o 14:48 siada do autobusu, którym jedzie do centrum przesiadkowego. Następnie przesiada się do tramwaju, którym rusza do samego centrum Brna. Gdy zabójca oddala się od miejsca zbrodni, dla czteroosobowej rodziny już od dawna nie ma ratunku. W garażu tli się niewielki ogień, a przez rozbite okno na podwórko sąsiadów cały czas wydobywa się dym, jednak początkowo jest on tak słaby, że zupełnie nikt go nie zauważa. Kiedy Kevin dociera do centrum, łapie taksówkę i prosi o podwiezienie go aż do Wiednia, na lotnisko, na które przyleciał ze Stanów. Jak zeznaje taksówkarz, i co zresztą widać na materiałach wideo zabezpieczonych między innymi na stacji benzynowej i lotnisku, Kevin jest spokojny, kompletnie się nie śpieszy i nic nie zdradza tego, że kilka godzin wcześniej pozbawił życia 4 osoby. To właśnie w taksówce Kevin dzwoni też do swojego kolegi Kyla, któremu przekazuje wymówkę, by kupić sobie czas i opowiada, że jego krewni wyjechali do Wiednia. Niepodejrzewany o nic 20-latek dociera na lotnisko w Wiedniu chwilę po godzinie 17:00, czyli prawie 4 godziny po ostatnim morderstwie. W tym czasie pożar w garażu Haroków, mimo że początkowo był spory, teraz już ledwo się tli,
ale znowu przybiera na sile po kolejnych 4 godzinach, około 21. To właśnie wtedy dym, który zaczyna wydobywać się z wybitego okna, staje się na tyle gęsty, że wreszcie zauważają go bawiący się przy grillu sąsiedzi. To oni chwilę później odkrywają, że w garażu dzieje się coś niepokojącego. Wezwana na miejsce straż pożarna pojawia się na tej spokojnej uliczce o godzinie 21:50, a policja przyjeżdża chwilę później. W tym samym czasie, gdy okrutna prawda wychodzi na jaw, Kevin już wie, że swoją noc spędzi na lotnisku, bo najbliższy lot do Stanów odbędzie się dopiero kolejnego dnia. Jest jednak kompletnie spokojny, bo jest przekonany, że nikt go tu nie znajdzie i ma rację. Bo mija noc, nadchodzi kolejny dzień i morderca 4-osobowej rodziny, jak gdyby nigdy nic, o 10:40 wsiada na pokład samolotu austriackich linii lotniczych, który startuje z Wiednia do Waszyngtonu. Czeska i austriacka policja namierzą go dopiero 2,5 godziny później, kiedy Kevin jest już niemal pewien, że umknął sprawiedliwości. Tym razem jednak już nie ma racji. Gdy tylko wysiada z samolotu, zostaje zatrzymany na lotnisku w USA na podstawie międzynarodowego listu gończego wystawionego przez sąd w Brnie. Listu, który został sporządzony w ekspresowym tempie, gdy sprawca znajdował się 1000 kilometrów nad ziemią. Jednak zatrzymanie Kevina na długie lata pozostawia w bliskich otwartą ranę. Bo proces, a tym samym przybliżenie wszystkich do prawdy na temat tego, co się wydarzyło i ukaranie sprawcy, rusza pod koniec maja 2016 roku, czyli 3 lata po śmierci rodziny. Ma to miejsce tak późno, bo rodzina Kevina nie odpuszczała i bardzo długo walczyła z wnioskiem ekstradycyjnym. Robili wszystko, by ich bliski oskarżony o tak poważną i nieludzką zbrodnię nie stanął przed czeskim sądem. Teraz jednak, po 3 latach, ich walka kończy się, w związku z czym dochodzi do pierwszej w historii procedury ekstradycyjnej między Czechami a Stanami Zjednoczonymi. W Brnie niemal natychmiast rusza proces. To wreszcie ten moment, który zaczyna zbliżać wszystkich do ukarania sprawcy. Sala sądowa pęka w szwach. Są tu reporterzy z prawie wszystkich czeskich gazet, radia czy telewizji. Jest tu też mnóstwo osób po prostu zainteresowanych sprawą lub takich, którzy chcą wesprzeć rodzinę. W pewnym momencie na sali pojawia się tak dużo ludzi, że sędzia zarządza przeniesienie rozprawy do największej sali w budynku, która pozwala na pomieszczenie na widowni 95 osób. Robi się jednak zamieszanie, bo jednocześnie z sali wyproszeni zostają operatorzy kamer oraz reporterzy, którzy mieli nadzieję transmitować proces na żywo. Na to jednak nie ma zgody. Chwilę później Kevin zostaje doprowadzony do sądu w asyście uzbrojonych w karabiny, hełmy i kamizelki kuloodporne konwojentów z czeskiej służby więziennej. Ale to wcale nie oni zwracają uwagę. To, co od razu zauważają wszyscy, to że oskarżony zupełnie nie przypomina siebie sprzed 3 lat. Okazuje się, że wysportowany 20-latek w więzieniu przytył 20 kg, co nie tylko wpłynęło na jego sylwetkę, ale także na twarz, która wyraźnie zaokrągliła się, co sprawia, że według niektórych wygląda kompletnie jak nie on. Teraz nie ma już starannie ułożonej fryzury. Ma rozczochrane dłuższe włosy, a na sobie flanelową koszulę w kratę i spodnie bojówki. Wygląda zupełnie zwyczajnie i niepozornie, a jego twarz nie zdradza żadnych emocji, wręcz przeciwnie. Beztrosko idzie zakuty w kajdanki i ciągnięty przez policjanta rozgląda się, jakby podziwiał architekturę brneńskiego sądu. W związku z tym zupełnie innym wizerunkiem niż przed laty, w czeskim internecie niemal natychmiast pojawia się pewna teoria spiskowa. Mówi ona o tym, że amerykańskie władze wysłały do Czech sobowtóra Kevina, aby prawdziwy sprawca uniknął odpowiedzialności karnej. Jedni twierdzą, że sobowtóra opłacili rodzice, a inni, że rząd amerykański, bo zdaniem wielu, powodem, dla którego prawdziwy Kevin nie został oddany w ręce Czechów, jest fakt, że był uśpionym agentem CIA lub innej podobnej formacji. Teoria ta oparta jest na nieupublikowanych zeznaniach Kevina jeszcze z czasów przebywania w amerykańskim areszcie. Podobno tam, w czasie badań psychologicznych, miał powiedzieć, że przez cały pobyt w Czechach czuł się dobrze, ale w dzień morderstwa nagle poczuł się dziwnie, jakby coś go opętało, a potem stracił kompletnie panowanie nad swoim ciałem.
Zdaniem autora tej teorii spiskowej, 20-latek został omyłkowo aktywowany przez amerykański rząd i właśnie dlatego zginęli Harrockowie. I chociaż te głosy wybrzmiewają w przestrzeni publicznej, to zdaje się, że nie są brane pod uwagę przez organy ścigania. Ostatecznie Kevin zostaje wprowadzony na salę sądową dokładnie o 9:30 i od razu zostaje mu odczytany akt oskarżenia, w którym prokuratura dokładniej ze szczegółami opisuje to, czego się dopuścił, a wywód kończy słowami: oskarżam Kevina Dahlgreena, który w wyniku cech osobowości polegających na zwiększonej agresji, impulsywności i niestabilności emocjonalnej, zabił swoich krewnych, u których przebywał. W sytuacji, w której na jego osobę wywierana była presja, a on sam czuł utratę honoru, postanowił zabić wszystkich członków, ponieważ reprezentowali oni wartości, których on sam nie był w stanie spełnić. Za dokonaną zbrodnię prokurator żąda od sądu kary dożywotniego pozbawienia wolności i liczy, że właśnie taki wyrok już niebawem zapadnie. I wcale nie jest to nierealne, bo tu, w Czechach, oskarżony nie jest już broniony przez drogiego i znanego adwokata. Obrony mordercy podejmuje się obrońca z urzędu. Zresztą sami znajdujący się na sali rodzice oskarżonego nie wynajmują nawet tłumacza, więc poza momentami, kiedy sąd zwraca się do Kevina za pomocą tłumacza przysięgłego, ci nie mają pojęcia, co kto mówi. Na pewno jednak doskonale widzą, że dzisiaj Kevin odmawia udziału w procesie i nie ma zamiaru odpowiadać na zadane pytania. Nie ma też zamiaru zadawać pytań świadkom. Wygląda to trochę tak, jakby zarówno on, jak i jego bliscy byli gotowi przyjąć na siebie karę i to bez walki. Przez kolejne dni przed sądem stają sąsiedzi i rodzina Harrocków oraz pozostali świadkowie i biegli, którzy swoimi zeznaniami, kawałek po kawałku, potwierdzają tezy zawarte w akcie oskarżenia sporządzonym przez prokuraturę. Najważniejsze są zeznania biegłych psychologów i psychiatrów, którzy oświadczają, że Kevin jest psychopatą i ma zaburzenia dwubiegunowe afektywne, czyli jego życie przeplata się stanami depresji i manii. Jednak mimo wszystko stwierdzają jednogłośnie, że w momencie popełniania zbrodni był w pełni poczytalny, bo podjął świadomą próbę zatarcia po sobie śladów oraz ucieczki. Eksperci zaznaczają też, że ich zdaniem Kevin był przekonany, że wzniecając pożar spali cały dom i tym samym zatrze po sobie wszelkie ślady. To właśnie stąd był jego spokój i opanowanie, które nie opuszczało go aż do momentu schwytania przez służby. Jednak i dzisiaj na twarzy oskarżonego nie widać żadnych emocji, nawet kiedy dużo o nim samym i jego życiu zeznają jego znajomi z USA. Wszystko podsumowuje nieprzebierający w słowach tabloid AHA, będący odpowiednikiem polskiego Faktu. Cytuję: amerykański nieudacznik Kevin Dahlgreen po zamordowaniu swoich krewnych w Brnie Iwanowicach dał do zrozumienia, że brutalna egzekucja niewinnych ludzi, z którymi przebywał w Czechach, miała pozytywny wpływ na jego życie. Mówi się, że malutki Kevin przez całe życie cierpiał na stany lękowe, a jako dziecko był bojaźliwy i nieśmiały. Często myślał też o najgorszym. Ale potem zaczął oglądać horrory na wideo i zaczął się zmieniać. Z zera stał się królem, przynajmniej w jego chorym umyśle. Jego życie i praca nie układały się dobrze. Nie został przyjęty do wojska, był zależny finansowo od rodziców. Dlaczego był taki agresywny? Aby uniknąć ataku ze strony niedoszłych zabójców, doszedł do wniosku, że jeżeli sam będzie najszybszy i najbardziej przerażający, nikt nie odważy się go zaatakować. Tak powiedziała psychiatra Zimulowa. Jako nastolatek przez kwadrans brutalnie bił swojego ulubionego psa, innym razem, po obejrzeniu filmu, wyszedł w nocy z nożem, by zabić handlarzy nielegalnych substancji w małym miasteczku, ale nigdy żadnego nie spotkał. W miarę upływu czasu stawał się coraz bardziej wycofany i zmieniał się w niebezpiecznego psychopatę i właśnie w takim stanie udał się do Brna. Dzień przed zabójstwem czteroosobowej rodziny Harrocków wewnętrzny głos szepnął Dahlgreenowi jedzącemu smażone skrzydełka w KFC, że musi bezbłędnie zabić niczego nie podejrzewających współlokatorów. Powiedział, że to jego misja. Gdyby tego nie zrobił, znów by zawiódł, a to byłaby najgorsza rzecz, jaka mogłaby mu się przytrafić. Tak psychiatra naświetlił w sądzie najciemniejsze zakamarki umysłu Amerykanina. Koniec cytatu.
Innymi słowy, w czasie procesu dowiadujemy się, że to rzekome głosy w głowie Kevina kazały mu zabić Haroków. Te same głosy, które od lat zmuszały go do robienia różnych niestosownych rzeczy. Te głosy, o których opowiadał rodzicom, którzy cały czas myśleli, że to tylko dziwna, niegroźna fiksacja, która minie, kiedy dorośnie, albo kiedy odpocznie z dala od domu. Proces Kevina jest ekspresowy i kończy się w połowie lipca. Prokurator w mowie końcowej przypomina sędziemu, że Kevin w brutalny i wyrachowany sposób wymazał z istnienia pełną, wartościową i doskonale funkcjonującą rodzinę, za co należy mu się najsurowsza kara. W opozycji staje obrona, która przekonuje sąd, że nie ma żadnych dowodów na winę Kevina, a rzekome mocne dowody to jedynie poszlaki. Jednak słowa mecenasa na nic się zdają, bo Kevin za pozbawienie życia czterech członków swojej rodziny zostaje skazany na karę dożywotniego pozbawienia wolności. Zostaje też zobowiązany do zapłaty niemal 100 tysięcy złotych nawiązki na rzecz bliskich ofiar. Sędzia w podsumowaniu wyroku podkreśla bestialstwo Kevina, który odebrał życie ludziom, którzy okazali mu dobroć i zaprosili go pod własny dach. Jego zachowanie i ta niewyobrażalna niewdzięczność zasługuje na potępienie. Dodatkowo Kevin po ogłoszeniu wyroku zostaje poinformowany, że czeka go transfer do więzienia o zaostrzonym rygorze. Sędzia zastrzega też, że jeżeli kiedykolwiek uda mu się wyjść na wolność w ramach zwolnienia warunkowego, zostanie przeniesiony do szpitala psychiatrycznego, z którego już nigdy nie zostanie wypuszczony. Kevin opuszcza salę sądową, skuty za ręce i nogi i ze spuszczoną głową. Nie podnosi wzroku, kiedy rodzice wykrzykują do niego, aby się nie martwił i że wszystko będzie dobrze. Co zaskakujące dla wielu, krzyczą tak przecież do czterokrotnego mordercy w obecności bliskich Haroków, którzy przecież są też ich rodziną. Jednak, jak pokazuje czas, wbrew obietnicom rodziców Kevina, wszystko wcale nie jest dobrze, bo niecały rok później, w marcu 2017 roku, Sąd Najwyższy w Ołomuńcu oddala apelację złożoną przez obronę Kevina, która prosiła o złagodzenie kary lub przeniesienie go do szpitala psychiatrycznego. Tym samym sąd apelacyjny podtrzymuje wyrok pierwszej instancji, co wyczerpuje wszelkie możliwości odwoływania się i ostatecznie skazuje Kevina na resztę życia za kratami. To jednak niewielkie pocieszenie dla bliskich ofiar, bo nawet najsurowsza kara nie zwróci odebranego życia. Mijają miesiące i nadchodzi 11 stycznia 2018 roku. Jest ranek, kiedy strażnik więzienny podczas porannego obchodu odnajduje nieprzytomnego Kevina w jego celi. Przewieszone i przewiązane przez ramę łóżka prześcieradło mówi wszystko. Kevin nie żyje od wielu godzin. Sprawa po latach ciszy ponownie nabiera medialnego rozgłosu, nie tylko, że zginął znany w Czechach morderca, ale też dlatego, że stracił życie w specjalnej, jednoosobowej celi z 24-godzinnym nadzorem, który właśnie miał zapobiegać takim sytuacjom. Wszystko to natychmiast komentują rodzice Kevina, którzy twierdzą, że syn dzwonił do nich regularnie i płakał do słuchawki i deklarował, że w końcu to zrobi, bo nikt nie chce mu tutaj pomóc. Bliscy skazanego mają żal do czeskich służb, że dopuścili do tej tragedii. Wręcz uważają, że celowo ułatwili ich synowi podjęcie tej ostatecznej decyzji. W związku z tymi kontrowersjami wszczęte zostaje oficjalne śledztwo, które ostatecznie nie wykazuje żadnych błędów ze strony służby więziennej. Czy więc Kevin został faktycznie popchnięty do dramatycznej decyzji przez strażników, jak twierdzą jego rodzice, tego najpewniej nigdy już się nie dowiemy. Dzisiaj rodzice Kevina żyją dalej w Kalifornii, ciesząc się życiem ze swoją drugą córką, która niedawno wzięła ślub i urodziła dziecko. Do dnia dzisiejszego wiele osób w Czechach obwinia właśnie ich o tragedię, jaka miała miejsce w Iwanowicach w 2013 roku. To w końcu oni zbagatelizowali chorobę syna i wysłali go bez zapowiedzi do swojego kuzynostwa. To także oni w czasie procesu wypowiadali się przed kamerami, że ich syn jest niewinny i że wszystko jest nieporozumieniem i od początku do samego końca zaprzeczali prawdzie. Mimo upływu lat, o Harokach pamięta się w Czechach. Pamiętają też o nich ich najbliżsi. Co roku urządzają Harokfest, mały festiwal muzyczny, na którym gra ukochany zespół Martina i Filipa, ukulele orkiestra jako Brno
oraz inne zaprzyjaźnione zespoły. To forma uczczenia ich pamięci i przypomnienia, że tak bardzo kochali muzykę. Dom Haroków na końcu ślepej uliczki został sprzedany w 2015 roku, jeszcze przed ekstradycją Kevina do Czech. Dzisiaj nie stoi pusty. Mieszka tam inna rodzina, która chce jednak pozostać anonimowa. Ludzie nie mówią już dużo o tej tragedii. W domu zamordowanej rodziny mieszkają inni ludzie. Życie we wsi toczy się dalej. Podsumowuje wszystko w jednym z wywiadów sekretarz gminy Iwanowice. I rzeczywiście, w tej spokojnej okolicy nie ma już śladu po dawnej zbrodni. Na co dzień nikt nie pamięta, że mieszkała tu kiedyś rodzina, która zniknęła z dnia na dzień. To miał być miły, ciepły majowy dzień, jeden z wielu w spełnionym i spokojnym życiu Haroków, jednak bez żadnej zapowiedzi i szansy na reakcję okazał się ich ostatnim. Wielu ludzi do dzisiaj zastanawia się, czy tej tragedii można było uniknąć i kto tak naprawdę ponosi odpowiedzialność za śmierć czeskiej rodziny. A czy gdyby Kevin nie wyjechał do Czech, to czy popełniłby równie okropny czyn, ale w Stanach Zjednoczonych? Czy gdyby rodzice, pedagodzy lub oficerowie ze szkoły wojskowej zareagowali na niepokojące sygnały, udałoby się zdiagnozować i wyleczyć chłopaka? Niestety, tego już się nie dowiemy. Nic też już nie zwróci 4 utraconych istnień. Jeżeli chcesz wesprzeć moją twórczość, zostań moim wspierającym na YouTube. Na wspierających czeka przedpremierowy dostęp do odcinków i inne bonusy. Subskrybuj mój kanał, żeby nie przegapić nowych odcinków i śledź mnie na Instagramie, żeby wiedzieć więcej. Zostawiając łapkę w górę lub ocenę, pomagasz mi dotrzeć dalej. Serdecznie dziękuję wszystkim moim wspierającym. Ten odcinek dedykuję właśnie Wam.